rzeczywiście człowiek jak nie siada przed kamerą przez jakiś czas, to znowu się czuje głupio. I znowu musi się do tego przyzwyczajać. Dlatego chyba lepiej nie przerywać nagrywania. Ale niestety, nie ma tak dobrze. Praca przytłacza. A wiele rzeczy się wydarzyło, bo w moich Pinewoodach, Himalajach odpadły nagawki. Jeden większy krok w śniegu i było po krzyku. Słuchajcie, strasznie zaprzyjaźniłem się z Ledermanem Flipa 4. Muszę wam zrobić podsumowanie na temat tego multitoola, dlatego że sam jestem trochę w szoku, jak bardzo się do niego przyzwyczaiłem. Ni z gruchy, ni z pietruchy, moja latarka EDC, którą zawsze mam przy pałczu, czy miałem przy pałczu, czyli i3 TLS, rozpadł się wyłącznik. Rozpadł się w taki sposób, że wszedłem tam, gdzie potrzebowałem latarkę, wyciągnąłem ją z przypałcza i z kucha. Nie bangla. Także niestety śmietnik. Spaliłem kolejne lowy w ognisku. Próbowałem osuszyć i troszkę się za dużo płomień zrobił. To już drugi raz. Średnio mam taki chyba rytuał. Co 3 lata palę buty w ognisku. W tym roku też niestety w Izerach zdarzyło się, że moje lowy zamokły. To nie są buty do zimowych wypraw po śniegu, niestety. Są to doskonałe buty na co dzień i chodzę w nich trzeci sezon i pomimo tego, że je spaliłem, to nadal w nich chodzę, bo są świetne. O, proszę bardzo, tu się trochę przyfajczyły. A gdzieś tam się nadtopiła delikatnie podeszwa, ale generalnie spokojne nadal są, spokojnie w nich chodzę, natomiast nie są to buty w góry, nie są to buty w śnieg, bo trzy kroki w śniegu i błoto w środku. Pomimo Gore-Texów, pomimo impregnatów i innych cudów wianków, niestety. Trzeba sobie kupić porządniejsze buty. O, i w ogóle wiele rzeczy. Wydarzyła się kurtka, proszę, to kurtka z Decathlonu. Znaczy ciężka jest jak nieszczęście, ale ciepła jest jak kurczę skóra z misia. Dlatego, że no, wiadomo, no, ma swoją wagę, niestety nie jest to puchówka, ale nosiłem ją przy minus 9 stopniach, pi raz oko, minus 9 stopniach i byłem tylko w tej kurtce i w koszu, było mi ciepło. I nie był to marsz, bo już było, to już byliśmy w obozowisku, więc naprawdę spoko ciepła kurtka. Jak będziecie chcieli, to wam o niej opowiem, bo to taki był strzał na szybko, potrzebowałem szybko kurtkę, w której będzie mi ciepło, pojechałem do Decathlonu i ponieważ nie było mojego rozmiaru, to musiałem ją ściągnąć z manekina w Decathlonie. Mam nowe spodnie od tego, od Helicona, co kupiłem, nie dostałem, spoko, dostałem multitoola, ale spodnie kupiłem. To są te spodnie Outdoor Pants, one się jakoś tak nazywają. Te z tymi wstawkami takimi, o tu na zadzie, tutaj z tymi nagawkami, z tymi wstawkami tutaj elastycznymi. Aż tak zimno nie jest. Więc też noszę je dopiero ze 2 tygodnie. Pinewoody nosiłem pewnie z pół roku, ale takie ciurałem cały czas, nie? Więc na moim skromnym zadzie miały prawo pryknąć. Zobaczymy, będę się do chłopaków u dystrybutora zgłaszał. Może się uda to oddać na gwarancję. Natomiast faktycznie, kurde, jak będę miał okazję się gdzieś pochwalić, to no, mam zdjęcia. To autentycznie nagawki praktycznie odpadły. O, i w ogóle wydarzyło się super wiele rzeczy. Niestety wydarzyło się też to, że z powodu pracy jestem mocno poza rynkiem. To znaczy nie mam pojęcia, co się działo na ISPO, dopiero będę do tego wracał. Nie mam pojęcia, co się działo na Sold Show. Nie miałem możliwości pojechać, chociaż miałem fundusze zebrane, ale niestety z powodu pracy nie udało się pojechać na Sold Show w tym roku. Postaram się pojechać znowu do Norymbergi.
na targi. Postaram się z tego zrobić relację, przynajmniej część tych rzeczy, które pojawiły się na Short Show, pojawiły się na SPO, może się uda pokazać i zrelacjonować w Norymberdze, więc czekam też z utęsknieniem, trochę bliżej, trochę łatwiejszy jest, trochę łatwiejsza jest organizacja, więc mam nadzieję, że się uda. Kupa rzeczy mam na sumieniu, znaczy to są takie moje ciężary sumienne, tak, dlatego że na przykład Ledermana Flipa 4 powinienem już dawno wam opowiedzieć, jakie są moje wrażenia. I nie opowiadam o tym nie dlatego, że są negatywne, tylko dlatego, że po prostu nie miałem czasu. A jednak no, w jakiś tam sposób jestem zobowiązany też do tego, żeby wam opowiedzieć o nim i o moim użytkowaniu go. Nie o pierwszych wrażeniach, nie opowiadać o tym, jakie funkcje mu brakuje, jakie nie, tylko jak bardzo się do niego przyzwyczaiłem i dlaczego. To nie będzie długi film. Mam kupę zaległości w stosunku do patronów, bo tak naprawdę cały czas jesteście z nami i to jest spoko, i to jest super, i bardzo wam dziękuję. I mam zebrany dla was karton upominków. Wiem, że nawet z zeszłego roku, sprzed prawie roku, mam niektóre rzeczy niezrecenzowane i nieporozsyłane. Zdaję sobie z tego sprawę, za co też również strasznie was przepraszam. Pamiętam o tym, mam to, wisi to dosłownie jak... Znaczy siedzi mi to jak strzyga na klacie, o, i mnie dusi. Natomiast no nie jestem w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. Staram się wrócić teraz do nagrywania, więc miejmy nadzieję, że jakoś zacznę lepiej gospodarować czasem, ale jak pewnie wiecie, u mnie w pracy się wiele rzeczy pozmieniało i jest troszeczkę większa gonitwa niż była i po prostu nie mam tyle energii, tyle siły, żeby realizować takie ilości filmów, jakie były realizowane kiedyś. Chociaż postaram się, żeby było ich więcej. Znaczy postaram się, żeby inaczej, żeby z jeden film w tygodniu się pojawiał. Będę się starał i będę teraz starał się do tego wrócić i będę się starał z powrotem przyzwyczaić do kamery, bo uwierzcie mi, że po takim okresie czasu po prostu głupio się w kamerę patrzy i jest to problem, bo to jest gadanie do samego siebie, którego się widzi w ekranie, tak, i gadanie do szkła, a ponieważ jestem sam, to zawsze trudniej. Oczywiście, kurczę, też zalega mi film, strasznie chciałem wyjechać niedaleko mnie, niedaleko mojej pracy. Są rejony eksperymentalnej gospodarki leśnej, na której możemy swobodnie biwakować, tak, są to tereny wyznaczone. Strasznie chciałem tam pojechać, strasznie chciałem wam pokazać, jak wyglądają. Przepraszam za flukanie, natomiast córka przyniosła z przedszkola, więc zima. Chciałem wam strasznie pokazać, jak te tereny wyglądają, że to nie jest tak, jak gdyby dostaliśmy jakiś tam rezerwat, gdzie kurczę się nie da, że gdzie jest źle, gdzie jest ten. Chciałem wam pokazać po prostu realnie, jak to wygląda. Wiem, że o ile się nie mylę, chłopaki z EDC, czyli w ogóle no, grupa, której zawdzięczamy olbrzymią ilość pracy nad tym projektem, też realizuje taki film, o ile się nie mylę, więc też będziecie mogli sobie to zobaczyć. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, spotykamy się z zupełnie innego powodu. Już się nagadałem, bo już widzę timer 9 minut, więc już zdążyłem się nagadać, więc postaram się skracać i streszczać. Słuchajcie, x czasu temu, pewnie ze 4 miesiące, może 5 nawet, na kanale stuknęły 4000 subskrybentów, za co bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. I oczywiście, jak to tradycji jest, czy powinno stać się zadość, powinien być konkurs. Z powodu braku czasu konkurs się nie pojawił, natomiast to nie było tak, żeśmy o tym nie myśleli i do spółki z Marcinem Boną, Marcin, pozdrawiam cię serdecznie, postanowiliśmy ten konkurs zrealizować. Marcin przygotował nóż, my go od niego kupiliśmy. Marcin go nie zrobił, jak gdyby, znaczy nie dostaliśmy go od Marcina, tak, zainwestowaliśmy kasę po to, żeby uhonorować jednego z was, tak, z tytułu, że jesteście z nami, że kanał się rozwija, że jest coraz więcej subskrybentów i nóż powstał. Dlatego zapraszam was serdecznie na konkurs na 4000 subskrypcji.
jest, proszę Państwa, oto on. Nazwę dostał borsuk. Jest to, ja wiem, to trochę świętokradztwo będzie, ale ręką Boga robiony. Dlatego, że jest paru makerów w tym kraju, których sobie wyjątkowo cenię. Jednym z nich jest Marcin Bona. Uwielbiam gościa, bo już poznaliśmy się osobiście i kurczę, przy paru okazjach już mieliśmy jakieś tam możliwości porozmawiać, podyskutować. W ogóle gość, który jest no, odjechany zupełnie, jeżeli chodzi o to, co robi, o swoją pasję i tak dalej. I to widać w jego nożach. Słuchajcie, majątek. Naprawdę, możecie mi wierzyć lub nie. Mieliście okazję go obejrzeć przy różnych tam okazjach, dlatego że już zamieszczałem jego zdjęcia, że będzie, tak, że będzie do wygrania, że będzie na 4000 subów i tak ogłaszamy konkurs. Słuchajcie, ponieważ nagroda, wydaje mi się, jest bardzo, bardzo zacna, więc konkurs też nie będzie prosty. Natomiast troszkę o nożu Wam opowiem, pochwę na razie sobie zostawimy. Chociaż trzeba do niej wrócić, bo Marcin jest jedną z osób, która w pochwy wkłada tyle samo pracy i serca, co w sam nóż. Słuchajcie, nóż wykonany na rękojeści, klon falisty, barwiony i stabilizowany. Żaden film i żadne zdjęcie nie odda Wam tej rękojeści. Dlatego, że próbowałem już na wiele sposobów, pod różnym kątem robić zdjęcia, różnymi aparatami, obiektywami, cudami, wiankami. Nie ma takiej możliwości, żeby przedstawić tą rękojeść na zdjęciu. Dlatego, że klon falisty ma to do siebie, że jak na niego spojrzycie, te prążki, które na tym klonie widać, one wręcz sprawiają takie wrażenie głębi, jakby ta rękojeść wręcz była półprzezroczysta i zatopiona w żywicy. To jest coś niesamowitego, naprawdę jest to coś przepięknego. Oczywiście na temat symetrii, na temat jakości wykonania, nawet nie mam się co wypowiadać, bo po pierwsze szkoda mojego czasu, a po drugie mam wrażenie, że gdyby nie powinienem w ogóle oceniać roboty Marcina, dlatego że no to jest jeden z tych ludzi, do których mam szacunek taki, że nawet ciężko mi jest recenzować jego nóż. Jest parę takich osób, tak, i dobrze wiecie pewnie, o których mówię, i tu Marcin jest jedną z tych osób. Natomiast no muszę troszkę, bo muszę Wam powiedzieć troszeczkę o tym nożu. Klon falisty, przepiękna rękojeść, fantastyczna. Leży w ręku idealnie, jest ta rękojeść, ja mam małą dłoń, ona jest dla mnie może ciuteńkie za duża, ale ja mam naprawdę tą dłoń tam naprawdę małą, ale no uchwyt, po prostu no coś idealnego, tak, na środku delikatny brzuszek, z tyłu delikatnie wyciągnięta rękojeść, no super pewny uchwyt, jest wspomagany, można tak powiedzieć, jest dopełniony, tak, jelcem, który również jest fantastycznie wyprofilowany, zrobiony ze stali nierdzewnej i z mosiądzu, o ile się nie mylę z przekładkami. Fantastycznie wykonany, fantastycznie spasowany, fantastycznie wyszlifowany. Ja tu widzę, że niestety będąc w skórzanej rękojeści, tu mu się jakiś tam delikatny nalot zrobił, ale to jeszcze doczyścimy. Za jelcem mamy wyjście szlifu, które tak naprawdę spokojnie można włożyć palec, dodając sobie precyzji pracy, z tym, że szczerze mówiąc nie wiem, czy bym chciał ten, nie wiem, czy nie był to był jeden z noży, który bym chciał mieć na półce, kurczę, no naprawdę, ale rzeczywiście można tu włożyć palec, to jest tak idealnie wyprofilowane, zaokrąglone, delikatnie krawędzie wyoblone, żeby tu nic nie było ostre, żeby tu nic nie było, nie wrzynało się w palec, a jednocześnie na tyle głęboki i pewny, że naprawdę ten paluch można tu włożyć i nie mieć problemu z tym, żeby że on się wyśliźnie z tego wyjścia szlifu tutaj. Oczywiście tak, w kształcie bardzo, bardzo delikatna rekurwa. To jest też troszeczkę taki znak Marcina.
dlatego że bardzo wiele jego noży jest rozpoznawanych właśnie po kształcie, tym takim przewodnim nożem, tym takim najbardziej rozpoznawalnym jest Assassin, który oczywiście no, tą rekurwę ma dużo większą, ale tu widać ten, tą fascynację właśnie tym kształtem, widać to wzorowanie i jest to po prostu zrobione, no, no majstersztyk, tak? Oczywiście tak, szlif jest wklęsły na całej długości i on w zasadzie się nie kończy. To znaczy, jak sobie się przyjrzycie, jak on się zaczyna od czubka, on tu sobie płynie i on w zasadzie, to on tu się nie kończy, on sobie płynie gdzieś tam dalej. No, kurde, majstersztyk, naprawdę majstersztyk, można się patrzeć na to godzinami. Ja na szczęście miałem możliwość obcowania z tym nożem dość długi czas, właśnie przez to, że nie miałem czasu nagrać filmu, ale do dzisiaj patrzę się na niego i do dzisiaj mnie to fascynuje, jak, w jaki sposób to jest zrobione, w jaki sposób jest położona satyna, która jest właśnie zgodna z tym szlifem. No, bajka. Oczywiście po drugiej stronie mamy fałszywkę. Fałszywka nie jest ostra na górze, tak ona się schodzi prawie do ostrego, ale tutaj jest z milimetr na górze. Fałszywka też zrobiona przepięknie, zrobiona symetrycznie, bardzo, bardzo ładnie wykonane. Oczywiście tak, blacha D2, czyli z jednej strony tak, no, tak zwana półrdzewna, tak? Wiele osób ją tak nazywa. Bardzo fajna blacha, jeżeli jest dobrze wyhartowana, to jest naprawdę super blacha. Wiem, że Arek Siodła też robi z tej blachy. Wiem, kto to hartuje, więc na 100% nie będziecie zawiedzeni. Oczywiście ostry przychodzi jak nieszczęście. Matko Święta. Ja rozmawiałem z Marcinem. Marcin to ostrzy na diamentach, ale ja do dzisiaj nie jestem w stanie dojść, jak on to robi. Znaczy, ja też potrafię wyostrzyć nóż tak, że kurczę, włosy uciekają z ręki, ale naprawdę jak gość wypuszcza nóż, ja siedzę i spędzam nad tym godziny czasu. Mieliśmy okazję, miał Marcin okazję być przy tym, jak ja ostrzę noże i powiedział, że jestem zboczony, jeżeli chodzi o krawędź tnącą, więc dzięki, bo był to dla mnie pewnego rodzaju komplement, ale jego krawędzie tnące to też jest majstersztyk. Ostrość tego noża to jest po prostu przerażająca. Więc wygranemu polecam ostrożnie, bo można sobie delikatnie, rzecz ujmując, poobcinać paluchy aż do łokcia. Więc spoko. Powiedziałem wam o rękości, powiedziałem wam o klonie. Tutaj mam jeszcze pin z nierdzewki. Zaklepywany, bardzo, bardzo gustownie wykonany nóż. Jak chcecie znać wymiary, to mam swoją pomocną miareczkę i już wam służę pomocą. Słuchajcie, 11,7 od gardy, od jelca do czubka. Rękojeści macie 12,4 w całości, czyli do tej tutaj dupki. Grubość noża to jest jakieś 4,5 mm. Nie mam znów miarki, więc podaję wam na oko, ale tak podejrzewam, że 4,5 mm, z tym, że 4,5 mm liczone w tym miejscu, w którym jest najgrubszy, no bo wiadomo, że tu już mamy fałszywkę, a szlif jest wklęsły, więc będzie mniej odporny, za to będzie doskonale ciął. O! I teraz słuchajcie, aha, jeszcze musimy przejść sobie do pochwy, bo to też jest majstersztyk. Słuchajcie, po pierwsze pochwa, jak widzicie, albo nie widzicie, to ja sobie podejdę. O, pochwa nie jest gładka. Pochwa ma taki sobie gradient, można by było powiedzieć, tak, oczywiście wybarwiona w środku, wszystko, cacy, ucho, pięknie wywinięte i żeby stanowiło to komplet, to zobaczcie. To jest właśnie robota Marcina, ja się odsunę troszkę, o, to jest robota Marcina, zobaczcie, to wszystko ze sobą gra, no coś po prostu fantastycznego. Pochwa, zobaczcie, szwy, elegancko, wszystkie wykończenia, o, zobaczcie, wszystkie wykończenia pochwy, to wszystko jest, kurde, naprawdę zrobione tak, że rura mięknie. Pokażę wam jeszcze nóż z bliska, chociaż przebitki na pewno zrobię. O, zobaczcie, to jest to, co wam tu mówiłem, opowiadałem, zobaczcie, tutaj wchodzi palec,
ale to wszystko jest tutaj ładnie wyoblone. Tutaj nie ma krawędzi takiej ostrej, żeby coś tam się wydarzyło. No po prostu fantastyczna sprawa. I zobaczcie teraz, ja się odsunę troszeczkę i zobaczcie teraz na ten szlif. On, tak jak wam powiedziałem, on płynie stąd sobie gdzieś tam daleko. I tak samo jest satyna zrobiona. No po prostu coś niesamowitego. Oczywiście logo Bona, The Art of Harmony. O, tu macie gardkę, jelec, rękojeść, pin. O, zobaczcie. To jest właśnie majster. No majstersztyk po prostu. Po prostu majstersztyk. O, tak to się prezentuje z bliska. O. I teraz słuchajcie. Już jest do wygrania. Czas konkursu 2 tygodnie od momentu opublikowania filmu. Podejrzewam, że opublikuję, przecież tak, nagrywam ten film w niedzielę, miałem nagrywać wczoraj, ale nie pykło, więc wyrwałem się dzisiaj. Mamy niedzielę, dzisiaj jest 9 lutego, więc 14 dni, jeżeli go dzisiaj opublikuję, to jest 13 lutego, czyli przed walentynkami. Można na przykład zrobić swojemu ukochanemu prezent na walentynki. Można zrobić swojej ukochanej prezent na walentynki. A można sobie po prostu zrobić prezent. Naprawdę warto. Warunki konkursu. Warunki konkursu są oczywiście dość jasne. Tak? Po pierwsze, wspieramy Marcina. Czyli po pierwsze, polubiamy, jeżeli ktoś jeszcze nie polubiał strony Bona, The Art of Harmony. Jak ktoś nie polubiał, to się nie przyznawać nawet, bo wstyd. Druga sprawa. Na stronie Bona, The Art of Harmony, znajdujecie sobie nóż, który wam się najbardziej podoba. Ten nóż, który wam się najbardziej podoba, udostępniacie na swoim profilu publicznie. Czyli ma być dostępny dla każdego. I link do tego udostępnienia trzeba zamieścić w mailu razem z pozostałymi zadaniami konkursowymi. O, oczywiście konkurs jest również dla naszych obserwatorów, więc musicie być też na naszej stronie, nie musicie być w grupie, to grupa jak gdyby jest zupełnie odrębną rzeczą, natomiast musicie obserwować naszą stronę, musicie obserwować stronę Marcina, musicie udostępnić link i to są te proste zadania. Z zadań trudnych, słuchajcie, jest lista pytań, na które trzeba odpowiedzieć mailowo. Czyli macie napisać maila do nas, adres macie w opisie poniżej, tak samo jak macie poniżej pytania, tak? Pytań jest niewiele, aczkolwiek są i na te pytania trzeba odpowiedzieć. Większość odpowiedzi na te pytania znajdziecie grzebiąc po meandrach internetów. Są to pytania uzgodnione z Marcinem również, więc myślę, że jakby ktoś miał odwagę i ten, może również się zwrócić do Marcina z prośbą o pomoc w odpowiedzi. Nie będę tu wymieniał tych pytań, bo to bez sensu. I tak musicie zajrzeć do opisu i z opisu przeczytać dokładne rzeczy, które macie zrobić. Tam jest wszystko opisane, na jakiego maila macie napisać odpowiedź, na jakiego maila macie wysłać link do udostępnionego noża ze strony Marcina. I z tychże oto maili będziemy wybierali zwycięzcę. Tak? Wszyscy mają równe szanse, nie ma tutaj jakiegoś faworyzowania. Postanowiliśmy, że nie będą to jakieś zadania kreatywne, które mogą wpłynąć na to, że ktoś będzie lepiej czy gorzej postrzegany. Czytacie pytania, znajdujecie odpowiedzi, odpowiadacie, udostępniacie, polubiacie, wysyłacie maila. Proste. 13 robimy losowanie, ponieważ ja wyjeżdżam w góry w walentynki, zabieram żonę i dziecko i gdzieś tam sobie lecimy, więc w międzyczasie postaram się nakręcić film, który będzie podsumowywał konkurs i będzie podawał zwycięzcę. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że no, jeden szczęśliwiec na pewno, nie wiem. No w każdym razie nie dyskryminujemy kobiet, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. O,
O, to wszystko, co chciałem powiedzieć? Niech pomyślę. No, chyba tak. Słuchajcie, mam nadzieję w tym tygodniu jeszcze nagrać film dla patronów. Czyli przed wyjazdem moim jeszcze postaram się go opublikować. Do wygrania będzie coś od Helikonu, bo mamy od Helikonu parę rzeczy, które testowaliśmy, nosiliśmy. Nie są to spodnie, majtki, ani takie rzeczy, także spoko. I mam nadzieję, że jeszcze go opublikuję. W najbliższym czasie też pojawi się podsumowanie z Freepe 4 i było bardzo, bardzo, bardzo wiele pytań na temat mojego zegarka. Ja mam Garmina Fenixa 5X. Bez plusa, czyli bez NFC, bez płatności zbliżeniowych. Mam nadzieję, że jego też nagram, ale już po moim powrocie, czyli po 14 lutego, będę się starał te filmy dwa nagrać. Jeżeli macie jakieś prośby specjalne, tak, bo na pewno będzie parę latarek, bo jest parę latarek na tapecie, które są. Jest nowy H2R Nova Perun, który strasznie chciałbym zobaczyć, bo jest to latarka, która ma czujnik zbliżeniowy, żeby na przykład w kieszeni, w kurtce nie odpalała się na pełną moc i nie wypalała dziury, więc strasznie, strasznie chciałbym tą latarkę przetestować, jeszcze jej nie mam, więc pewnie będę musiał ją zamówić, więc będziecie musieli troszkę na to poczekać, ale jest parę latarek, które już mam, które chciałbym przetestować. Będzie też o tym nieszczęsnym i3 TAOS, który się zepsuł, nie wiedzieć czemu i co, i chyba wszystko. Mam nadzieję, że materiał będzie spoko, bo naprawdę odzwyczaiłem się od kamery. I odzwyczajam się też od ustawień kamery, żeby nie było dziwne, to niestety człowiek wychodzi z sprawy, więc mam nadzieję, że to się uda jakoś fajnie do kupy pozbierać. I do zobaczenia w następnych materiałach i trzymajcie się ciepło i klikajcie w dzwoneczek i klikajcie w subskrypcję i wpadajcie na nasze social media, dlatego że dzieje się tam może nie zawsze coraz więcej, ale rzeczywiście coraz więcej ludzi jest na grupie i stronę postaramy się też troszeczkę ubogacać o nowości, a szczególnie jeżeli będziemy się zbliżali do targu w Norymberdze, to na pewno strona będzie dużo, dużo bogatsza w różnego rodzaju treści. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.